Przyjechałem do ciężarówki, minus 1,5 stopnia. Ale wydaje mi się, że dużo bardziej kopcił niż kopci teraz. To ten ruch trailera przy czarnie taki zrobił, to mi się nie podoba. No ale kopci dalej, kopci. Przyjechałem, będę wymieniał pasy. Kurde, patrzcie, poczyściłem styki 14.2, 14.3 od razu. Super. A nie mogę się przyzwyczaić, aż byłem w szoku, jak wszedłem, że to wszystko niebieskie. Ale fajnie wygląda, nie? Stąd mi się podobał, to taki metalik, wiecie? Farba do akcesoriów, metaliczna. O, będę wymieniał pasy, bo ja pas tutaj chciałem wymienić po prostu, ale wiecie co? Ten mechanizm, o, to już była ta pokrowiec na nim, to 30 lat ma, no, co będę opowiadał. I kupiłem cały, niedrogi, bo $20 kosztuje i cały się wymienia, tylko przykręcamy, o, i nie trzeba szyć, bo ja tam szyłem tak nieudolnie, no, mama mi pomagała, dzięki mamo. Trochę lepiej to poszło niż mi, ale no nie ma to jak to szycie takie maszynowe, kurde, wiecie, profesjonalne. Także nie ma się chyba co pieprzyć w zmianę. Za pas dałem chyba $10, a za to 23 czy 25, coś takiego. Dobra, a zakręcam go, to są 3 śrubki. O, nie będę tego pokazywał. Tu na dole jest śrubka, ten uchwyt tu u góry jest na śrubce i ten na dole też jest na śrubce. Tak jak widzimy tu. Tam pod tym i gdzieś tam na dole, o tam. Dobra, lecimy z tym. A w końcu działa mi podświetlanie panelu. O, tylko jeszcze nie naprawiłem tej wtyczki. O, tu działa, widzicie, się świeci. Nie, cały czas się świeci. Super. Jakbym chciał, żeby w takim właśnie kolorze, nie za mocno, to jest LED. Już mi pisali na moim drugim kanale. Jak ktoś nie wie, to zapraszam. Mitsubishi remontuje. Pisali mi, że to psuje urok, te LED tego. Ale tak delikatnie, nie że ostre białe światło, żeby waliło przez to. Ale tak samo te guziki, widzicie, te ledwo świecą. Żeby tak, w taki sposób było podświetlane, nie to stare, żółte, pomarańczowe, tylko taki biały. No według mnie to super elegancko wygląda. Możecie się ze mną nie zgadzać, no mówię, ile ludzi, tyle opinii, nie? Ale no ja bym chciał coś takiego zrobić. I tak samo z tymi zegarami. Właśnie, przyszła mi skóra do zegarów. Wiecie, bo ja je skórą chcę. Przyszła mi skóra, klej, farba do wskazówek. Dobra, nie dzisiaj. Nie dzisiaj, bo ja tu przyjechałem tylko po papiery i zrobić pasy i spadam. Nie dzisiaj już. Zrobimy w weekend. Teraz się za bardzo wkręciłem, wiecie, w to Mitsubishi chyba i tak muszę go zrobić do jazdy, wtedy będę robił dalej tutaj. Te zasłony muszę ściągnąć i je schować gdzieś, bo naprawdę jeszcze ich nie użyłem i prawdopodobnie ich nie użyję, bo nigdy nie zasłaniam całego przodu, tylko zawsze te duże z tyłu zasuwam, a przeszkadzają tutaj, na okno wchodzą, o, i tu już z pasem się, kurde, o, patrzcie, jakie brudne. Myliśmy to przecież z żoną dawno temu, to już pewnie ja wybrudziłem. O, i tu już założyłem tego nowego, a tu jest ten stary, zepsuty. Pomalowałem wskazówki, jak widzimy, i fajnie wyszło. Ta w ogóle była ciemna od początku, jedna od powietrza, no ale ją widać. A reszta, kurde, bardzo fajnie, taką fluorescencyjną farbą. Tylko pojawiły mi się zimne luty i ja to jeszcze raz muszę rozebrać. Nie działa mi obrotomierz i prędkościomierz. Tu na tym łączeniu się łączą te zegary z tymi. Te zegary projektował jakiś debil, naprawdę debil do kwadratu. Można to było zrobić na 1000 różnych sposobów, wybrali najgorszy. No nic, będę w weekend lutował. A obroty, kurde, to ja już na słuch znam, a prędkość mam na... Tak nigdy nie korzystam, tylko z GPS-u. Byle ten, no widzę, ciśnienie oleju działa. Woda, żeby tylko działała i paliwo i powietrze. Resztę to wiecie, mały pikuś. No i ostrzegawcze tutaj, nie? No to wszystko działa. Tak, ten i...
wszystko powinno być ok. Dobra, jedziemy moi mili, o jeszcze ogrzewanie szybko i jadę na załadunek. Dojeżdżam na załadunek i powiem wam, że wskazówka to mi nie działa tylko od obrotów. Ta od prędkości działa, tylko źle ją wsadziłem, bo jadę 17 mil na godzinę, a nie 40. Także będę musiał ją poprawić. No nic, no to wiecie, takie błędy się zdarzają, nie? O, i tak muszę je rozebrać jeszcze raz, bo muszę luty poprawić, bo tutaj zerwał mi się, właśnie był lut taki ciulowy. Wiecie, puścimy go. I dlatego mi te obroty chyba nie działają. Tak, bo prąd, idą dwie wtyczki do tych zegarów i prąd, podświetlanie na całych nie działa bez tej jednej wtyczki, czyli one biorą po prostu prąd z tych lewych zegarów. Czekajcie, bo ja mam jechać prosto, tak. O 9 mam załadunek, jest 19:40. Godzina 20 przed czasem. No i mam 2 godziny na pierwszy rozładunek. To do Menards idzie do sklepu. Wiesz, że robiłem to. Ej, stój, 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 gościu, stój, kurwa, no! Ja pierdolę, co za cap jebany. Był, kurwa, na bramie. Bym normalnie przejechał. Baranie, kurwa, skończony. Na zakręcie się będziemy mijać, kurwa. Czarny, kurwa, bo kto inny? No jaki, patrzcie, kurwa, no jaki, kurwa, bezmózg jebany. Żeś chuju, kurwa, fosą jechał. Musi, kurwa, pierwszy. Był tutaj jeszcze, tu. Bym, kurwa, go minął normalnie, żeśmy się minęli. Ja już zacząłem zakręt robić. To brama chyba sama się powinna otworzyć, z tego co pamiętam. Chyba już się coś zmieniło i trzeba dzwonić. Kamera jest, obserwują nas. Dobra, zadzwonię. Na pewno część z was pamięta to miejsce. Będę musiał iść po numer telefonu. Bo wiecie, jak ten wskazówka jest na dole, to jest na 20. Muszę po prostu przełożyć, żeby była na 0. Na pewno część z was pamięta to miejsce. Tu się zaczęła moja przygoda. Już kiedyś to mówiłem, bo byłem tu już ponownie. Kilka razy tu chyba byłem. Ale tu zacząłem nagrywać pierwszy odcinek. Tu stojąc pod tą górkę. Dobra, a wiem, że numer jest tam naklejony na drzwiach. Chyba, że już się wirusa nie boją. Ale pójdę, chyba będzie numer. Zadzwonimy się, zczekujemy. Czekajcie, nie, tu jest numer, ok. Driver check-in, jest numer telefonu. Dobra, podjechałem pod dupę jemu i mam czekać. Przyjdą po mnie, tu wózkowy przyjeżdża. Trzeba jechać za nim i albo w tam. Chyba raz się ładowałem w tych drzwiach. Właśnie za pierwszym razem, jak tu nagrywałem, to chyba z tej strony, a przeważnie z tamtej strony się ładuje. No nic, czekamy. Czekamy. Jestem godzinę 15 przed czasem. Idę się położyć. Okej. Okay. Koleś mi mówi, rób co chcesz. Wyrobię się tu? Mówi, że mogę tutaj. Kurde. Myślicie, że się wyrobię? Mówi, że mogę jechać tam, a mogę się tu zawracać. Nie. Nie wyrobię. Ja już to wiem, że tak się nie wyrobię. Musiałbym tam na trawę pojechać. Wjechać. Ile tu miejsca, go włączyłem awaryjne. Tu się wszyscy zawracają, patrzcie ile śladów, ja pierniczę.
mam na tyle wyczutą ciężarówkę, że myślę, mógłbym się wyrobić, ale to ma strasznie słaby skrzyp. Po co się wkurzać? Ile straciłem? 10 sekund? Ktoś zaraz powie, że nie umiem się nawracać. To chuj ci w dupę. Patrzcie, tu nie jest tak szeroko. Mówię, tu bym jeszcze... O, a tu już bym był na trawie. No, może... No nie, ciężko by było, ciężko. Dobrze, że tam pojechałem. Dobra, idę otwierać drzwi. Wiecie, co mi się najbardziej w tym miejscu podoba? To, że ładunek jest cały trailer i waży 5000 funtów. Czyli jakieś 2 tony. No bo ile może ważyć pianka, nie? To trzeba być tutaj idealnie równo. I najlepsze jest to, że linie mają źle narysowane i mają szczałki. A na tym, widzicie tą szczałkę? Na tym czarnym narysowaną? Dobra. Z tego co... Patrzcie ile tu mam miejsca, widzicie? Nie jestem na linii, tylko mam trochę od linii. Tam jest ta szczałka. A z tej strony jeszcze widać ten żółty pasek taki tu. Tak jakbym jeszcze musiał bardziej w prawo. No nie wiem. No, jak będzie coś nie tak, to przyjdzie po mnie, ale chyba jest ok. Powinien sobie poradzić. Zielone światło. Zaraz przyjdzie mi pewnie ściągnąć kutkę. 11:03 mi pokazuje, 2 godziny mam. Paliwa mam ponad pół baku. Także myślę, że 11:15, 11:20 na miejscu. Śpimy oczywiście na miejscu, bo to Menard. Duży parking, także podjeżdżam na sam koniec i 6 rano wbijam. Rozładować połowę tego i później drugą połowę. Chyba też będę miał 2 godziny przejazdu. Bez podpisu, bez plomby. Bez niczego, nie musiałem papierów podpisywać. Wszystko się zgadza na 2 stopy. I tak jak myślałem, full trailer, leciutkie. Lecimy! Jest i Menard. Rozładowujemy pół trailera pianki. 7 rano. Chciałem o 6, ale jakoś nie mogłem usnąć, usnąłem bardzo późno. Także dopiero wstałem i niech zabierają to. Koleś mi mówi drzwi 7. Nie mają tutaj na zewnątrz drzwi? Może chcą to do środka? Pamiętacie? Kiedyś woziłem, to mieli takie na zewnątrz, byłem na rozładunkach. O, może tutaj nie ma. Nie widzę. Dobra, to są co mnie tam. No jeżeli przejadę. Cofam tutaj i tyle. Pół godziny na rozładowanie pół trailera. Teraz jedziemy do drugiego Menard. O kurde. Ale porypany wyjazd, wiecie? Tu jeszcze taki słup dali. Powinienem się wyrobić. Jeszcze mi dupa tak krzywo idzie, ale wyrobię się przed tym słupkiem.
otwartymi drzwiami. On musi przecież popatrzeć do środka. Okej, przeszliśmy. Viroqua, chyba tak się to czyta, Wisconsin. Takie typowe amerykańskie miasteczko. Takich miasteczek jest tutaj tysiące. Nie wiem ile dokładnie, ale właśnie jest takie malutkie jakby centrum tego miasteczka, gdzie są wszystkie sklepy. Ale to i tak nie to co w Europie. Widzicie, tu puste, nie? Tu wszyscy podjeżdżają samochodami. Nie ma takiego ruchu. Brakuje trochę takich barów. Mi to zawsze się Polska to tak kojarzyła właśnie, żeby takie na zewnątrz, może teraz jest zimno, ale ogólnie nie ma tutaj takich miejsc, że parasole były porozkładane, ludzie sobie na piwko poszli czy coś. Nie, tu wszystko, i wszystko na jedno kopyto. I wszystkie te miasteczka wyglądają identycznie. Dwa skrzyżowania i kurde tyle. No i zaraz wyjeżdżamy z miasteczka, tu już będą się zaczynały domy, gdzie ludzie mieszkają, o tam. Tak to wygląda, jakby ktoś był ciekawy. Też te domy to... Kurwa... Smród, brud i ubóstwo. Patrzcie. Patrzcie. Próbowałem tutaj tego orła nagrać. No, ja wam wrzucę te pół sekundy. Trochę nie wyszło. Za późno się kapnąłem, że on leci. Ale ładny orzeł był. Wiem, że za zabicie takiego orła w Stanach się idzie do piedla i to bez gadania. Jakieś kary też są w dziesiątkach tysięcy dolarów. Nie wiem ile dokładnie musiałbym się doinformować, ale wiem, że coś takiego jest. Patrzcie, blaszany dach. Wiecie jakie? Chociaż teraz już jest coraz częściej robią blaszane dachy. To ja to byłem w szoku, znaczy, może nie jak tu przyleciałem, ale po pewnym czasie, że tu kurde wszystko jest w papie. Każdy dach ma papę. Mało który dach jest blaszany. Ja też mówię, coraz częściej tak jeżdżę po tych wsiach zwłaszcza. Coraz częściej się pojawiają blaszane dachy. Ci milionerzy w tych dużych domach, to oni sobie miedziane robili. A tak to mówię, większość domów ma po prostu, się nazywa szyngle, czyli takie no, z papy, takie prostokąty. No tutaj dom Rudera, ale widać, że dach nowy, czarny, blaszany. No, także nie myślcie, że tak Ameryka to jest kraj mlekiem i miodem płynący. No też jest kawał biedy, naprawdę. Uwierzcie mi, że jeśli żyjecie w dostatku w kraju, w którym żyjecie, nie ma się tu co pchać. Chyba, że naprawdę żyjecie w ubóstwie. Znaczy no, ja żyłem w ubóstwie, ale to było w ubóstwie. Nie, głodny nie chodziłem, ale rarytasów nie było. Tylko, że to było już 15 lat temu, no i teraz to ja już mówię. Bardziej ten kraj uważam za mój dom niż Polskę. A tu ładny domek, ładny. Widać, że nowy. Też sąsiadów mają niezbyt ogarniętych. Wiecie, to już nie chodzi o ten kurde, że to jest sidingowe i w ogóle... Chodzi o to, że to jest zaniedbane, bo kurde, tu parę puszek farby i odmalować, podprzątać koło domu i ten to znowu nie kosztuje nie wiadomo ile, nie? Trochę chęci i ludziom się nie chce, no. I też ktoś widzę nowy kamień. Dobra, jadę dalej, koniec, jeszcze godzina niecała. I dojeżdżam na drugi rozładunek. Widzicie, to jest ten budynek przede mną na wprost i wjazd jest tutaj od przodu. Czekajcie, muszę bieg zrzucić. Już jestem. Muszę to objechać, ten budynek i wjechać od przodu. No i pół trailera pianki znowu wyładują. No tam zeszło pół godziny. A także na piwie, kurde, będę, nie wiem, o której będę. A, tu jeszcze rondo.
Nie wiem, o której na piwie będę, ale wszystko przepisowo, wszystko zgodnie z prawem. Ale będę parę godzin spóźniony, no. Znaczy, no miałem na 6 rano, nie? Także to oczywiste, że będę spóźniony. Jedziemy, kurde, dla mistrzunia. O, zakręt, trzeba zwolnić, ale ostry zakręt. Dobra, i teraz jak tu najlepiej wjechać, żeby na wprost wjechać? Tu jest ta buda od razu na prawo. Okej, okay, czyli trzeba tutaj. Włączymy kierunkowskaz. Kurwa, widzę, że te ciężarówki dają po krawężniku ładnie. A ja nie. Ja jeszcze sporo miejsca od krawężnika. Puścimy go, bo tu jedzie koleś jakimś Chevroletem. No jedź, jedź, kurde, inwalido, jedź. Jeszcze jeden jedzie. Niech sobie przyjadą. No nie, no ty kurwa ciociu! Jebany! Pierdole, trzeba być chujem. Blokuje całą drogę i jebał to pies. Nie ma przejazdu. O, ciekawe jak dźwięk teraz, ale wydaje mi się, że ten iPhone dużo lepiej radzi sobie z dźwiękiem, wiecie? A gdzieś pomiędzy drzwiami 18 i 20 są drzwi, mówiła. To wózkowy, nie będę się z nim ścigał, bo nie wiem, którędy ja muszę przejechać. Kurde, syczy mi powietrze z węża z tyłu, jak mi zapiął. Jak mi zapiął węża, to coś źle. Muszę te gumki kupić na węże, co się wkłada, bo już chyba są rozpizgane. Oj, oni tak, te pianki, co ja mam, wyciągają tu z trailera i podają tu wózkowemu i wózkowy je zabiera. Tak przynajmniej było w tamtym minęc. Gdzie niegdzie, w niektórych, pamiętam, mieli na zewnątrz takie inne. O, tam! Widzicie? Mogą mnie tam chcieć. Pójdę zapytać. Dobra, na razie tak zostanę. Nie powinienem tu nikomu przeszkadzać i awaryjny włączymy. Idę zapytać. Okej. Okay. Zapytałem się gościa wózkowego. Tam kazał cofnąć. Wiecie co? Zaraz wam pokażę. Sam jeszcze nie wiem, ale to jest poduszka pod kabiną, mi chyba syczy. Kurde. Niedobrze. Trzeba będzie wymienić. Że ten koleś musi tu stać, tak na wprost bym miał. Ale syczy powietrze. Nie wiem, jak tam z prawej strony. Powinno być dobrze. Bo z lewej jestem przy murze.
myślę, że od biedy by było, ale się im wyprostuje. O, jak powietrze stoi w pieprze. Aż się włączyło. Wyprostujemy im troszkę. Coś tu jest nie tak. Ten zegarek dopiero przy 90 przestaje mi pikać. Powinno być przy 60 chyba. Dobra, chodźcie, posłuchamy. Z prawej strony było słychać. Może wężyk tylko, czy coś. Sawór na środku. Już się ucisza, patrzcie, dziwna sprawa. O, i cisza. Okej, to nie poduszka, tylko leveling valve, ten na środku. Chyba najdroższe, co mogło się zepsuć. Tak, a ten amortyzator mam wylany od poprzedniej zimy. I chuj. Kurde, drzwi od razu dostałem. Dziwne, że tyle spóźnionej dali drzwi. 88. O kurde, muszę zobaczyć, co z tym zaworem. Może to tylko wężyk, a wężyka mam, 10 metrów kupiłem. Tego cienkiego syczy, aż go tu słychać. Zaraz będę patrzył, tylko cofnę do drzwi. Kuźwa! Złe wieści. To nie zawór. To air dryer. Osuszacz. Kurde, no. Niedobrze. Niedobrze, mam jak tam wejść? Za gruby, kurwa, jestem. Okej, okay, wlazłem tu. Oj. Chciałem zobaczyć, czy jakiś numer na nim jest, wiecie? Numer filtra, na pewno trzeba nowy. Tak chciałem przed zimą wymienić. O, a numer jego, to ja nie widzę żadnego. Wydawało mi się, że bardziej okopcony ten róg mam. Nie jest tak źle. Chyba mam źle wydech ustawiony, wiecie? On powinien być bardziej jeszcze na lewo. Na lewo. Znaczy w sumie to na prawo. Nie wiem. Na zewnątrz. O. Chociaż nie, no dobrze jest. Dobrze idzie komin. Dobra, załadowali piwo. Także gitarka. I jadę z tym osuszaczem. Zamówiłem nowy, jutro ma być. Już w tym tygodniu nie wyjadę. To jest mój ostatni ruch. O, i muszę zrobić ten, wymienić ten osuszacz i jeszcze parę innych rzeczy, ale to pewnie będzie w tym filmie jeszcze. Kurde, jeszcze coś mi tu kapie. A to diesel z rurki. Ale jaja. Ale to rurka odpowietrzająca, czyli to normalne, czy coś jest z układem nie tak? Wiecie, jaki jestem spec? Będzie kurwa robota teraz. Jak się okazało, nie osuszacz, tylko ta pierdolona dziurka tutaj, na tym filtrze przedwojennym. Jeszcze go nie wymieniałem. I proszę ja was, trzeba to zakleić, żeby jakoś nie syczało tak bardzo, jak będę jechał. Więc spróbujemy. To także śmiesznie było, nie? Spróbujemy wepchać takiego tego, co jest do opony. I jak go już wepcham, to zajebiemy go taśmą, żeby go nie wywaliło, nie?
Ta dziurka to jest taka mikroskopijna. Jutro ma mi przyjść cały osuszacz, nie? Ale kurde, żeby nie syczało podczas jazdy. Będę za bardzo zwracał na siebie uwagę. No i pięknie, kuźwa, pięknie. Takie gówno tu jakby ktoś nasrał. Wciśnięte jak najbardziej. Teraz taśmą dookoła. I chuj, jedziemy przez Amerykę, kurwa, na Alaskę. Coroczna wymiana zalecana. Widzicie? To moja wina. Bo rok jeżdżę, jeszcze nie wymieniłem. No nic. Ja myślę, że on ma dużo więcej niż rok. Tylko, że ja zamówiłem cały osuszacz. I co teraz zrobić? Skancelować to i zamówić filtr? Czy wymienić cały? On tutaj... Tu ze spodu tak jakby coś... Olej jakiś z niego ciekł. Nie wiem. Nie wiem, co to zrobić. Zobaczymy, kurde, jak mój bandaż się spisze. Idę go odpalić. Tu chyba nie ma dużego ciśnienia. Czy tu idzie tylko 60 PSI, czy idzie 120? Kto wie? Pisać. Jadę już, jadę z piwem. I mają ten filtr. Mają filtr tu u dealera, 10 minut mam za $50. Nawet mi koleś mówi, że mi klucz z warsztatu dał. Mówię mu, że jak ma, no to kupię klucz, bo nie mam jak odkręcić. Mówi, że weźmie z warsztatu, żebym sobie wykręcił stary filtr. No bo to nie ma sensu, żeby im płacić, kurde, jeszcze ciul wie ile. Minimum, nie wiem, jak, bo warsztaty biorą za pół godziny, a godzina u dealera chyba $160, więc $80 za wymianę filtra, co trwa 30 sekund, no nie uśmiecha mi się. No ale dobra, ma ten filtr za 5 dych, klucz ma mi pożyczyć i będę wymieniał i jadę na piwo, znaczy na piwo, z piwem. Dojeżdżam do dealera, takie zadupie, że wam mówię, w życiu bym nie powiedział, że tu dealer jest. Gdzieś tu chyba w lewo muszę, tak jest, tutaj w lewo. Czy mają parking dla ciężarówki z trailerem, bo już dużo parkingu. No i miał rację. Stanę sobie tutaj tak z boku, bo myślę o tej godzinie, że nie będę nikomu przeszkadzał, a zimno jest. 2 stopnie na plusie, nie chce mi się dymać. O tak tutaj sobie stanę. Dobra. Idę po ten filtr. Proszę, taki porządny klucz dostałem, filtr, $50, o kurczę, o jest, part number, jakby ktoś był ciekawy i odkręcamy tego cieknącego złoma. Okej, opaska pasuje. Klucz, dobra, ja tu nie będę nagrywał, bo muszę sobie jakoś poradzić z moim zapandażowanym filtrem. Nic to nie dało, dalej napierdalało powietrze. Okej, oczywiście O-ring wymieniamy, już wymieniłem. O. W sumie chyba w rękach by wystarczyło, ale troszkę go dociągnę tak troszeczkę naprawdę kluczem. Mój w ogóle, dajcie mi znać. Patrzcie. Pełno oleju. Syfu, ale to śmierdzi. Śmierdzi naprawdę jak olej z silnika. Kompresor byłby zły? Znaczy ten filtr pewnie ma tyle lat co ta ciężarówka. No może nie. Ale jest tragedia. Uratowali mi chłopaki dupę. Naprawdę. Proszę. Part number. $50. Grit. Pierwszy raz tu byłem, a mijam to miejsce bardzo często. Bo to w sumie 90 tu leci. Tylko teraz nie ma tu powrotu na autostradę, muszę jakoś objechać. Nie wiem jak. Ale mniejsza z tym. Nie mam wycieku powietrza. To się liczy.
Okej, okay, witam wszystkich w garażu już u mnie, bo nie miałem zakończenia do filmu. Tam ostatnio nagrałem u dealera, jak wracałem z rachunkiem. Piwo rozładowałem, a wszystko poszło w porządku, jestem w domu i tam było słychać, jak mi te guziki syczą gdzieś na początku filmu. I ten zawór mi też syczy. Zaraz jak wciskam żółty i czerwony guzik, syczy, jak powietrze dojdzie do 120, przestaje syczeć. Ale z niego mi schodzi też, jak stoję zaparkowany, słyszę. I tu powyciągałem, to mam te guziki, bo ja kupiłem sobie kiedyś, mam cały dodatkowy zestaw. I muszę się zapytać u dealera, czy mogę kupić to, bo ani jedno nie wyszło tak, jak powinno. Wszystkie się połamały i te O-ringi trzeba wymienić, żeby nie syczało, tylko że będę potrzebował jeszcze te części, bo prawdopodobnie ich nie wyciągnę. Bo tutaj jak teraz wsadzę nowy O-ring i musiałbym nowe to założyć. I tak samo będę robił z tymi zegarami. Także tyle na koniec. Dziękuję wszystkim. Zostawcie lajka, komentarz i zapraszam na drugi kanał, gdzie remontuję Eclipse'a. Link w opisie.